Z tej strony Tomek Dziubek Dziuban i witajcie w kolejnym odcinku e, wideo podcastu Dziubek Bike Show. E, ze mną dzisiaj jest Grzegorz Miedziński, którego Cześć. bardzo serdecznie witam w tym podcaście. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna Grzegorza, to jest to organizator cyklu zawodów Enduro MTB Series oraz przedstawiciel angielskiej marki rowerowej White, nie White. YT. White, to jest bardzo ważne, czyli rower, roweru, którym prywatnie też ja jeżdżę, więc będziemy mogli też pewnie ten temat króciutko poruszyć, ale bardziej bym chciał z Grzegorzem porozmawiać o organizacji zawodów, ponieważ zarówno on, jak i ja organizujemy zawody. No i właśnie chcielibyśmy, ja bym chciał się dowiedzieć czegoś od ciebie. Traktuję to jako Taki, takie uzupełnienie swojej wiedzy, doświadczenia i tak dalej. Mam nadzieję, że z tego będzie fajna to yy rozmowa. Jeżeli jesteście, to jesteś, jesteście tutaj pierwszy raz, to jest to taki podcast, w którym rozmawiamy o rowerach, o sprawach około rowerowych i o wszystkim, co związane właśnie z kolarstwem górskim, kro, kolarstwem grawitacyjnym Enduro MTB. Więc mam nadzieję, że będzie się Wam Podobało. A teraz przechodzimy do naj, najważniejszej, może nie najważniejszej, ale takiego stałego punktu tego programu, czyli uruchamiamy minutę czasu. I ile uda ci się w tej minucie zmieścić pytań? Chwileczkę jeszcze. Ile ci się uda w tej minucie zmieścić pytań? tyle po prostu na samym końcu będzie tabelka i będzie będą wszystkie osoby porównane, ile udało im się odpowiedzieć na pytania. Więc czy zobaczymy z i, i tak, czy z sensem. Bardziej okay. ważne jest, żeby to pytanie odpowiadać z sensem, a nie tylko jak największą ilość. Więc y, możemy chyba zaczynać. Jesteś gotowy? Tak. No to uwaga. Trzy, dwa... Jeden. Go. Najlepsza rowerowa marka to? White. Mieć czy być? Być. Ok. Najlepsza rowerowa destynacja. Chyba cały region Trentino. Kilka razy byłem, bardzo mi się podoba. Trentino, super. Eee, ile bierzesz na klatę? Eee, nie mam pojęcia. Nigdy nie, nie ćwiczyłem ze sztangą. Ale elektryka dźwigniesz. Tak, na platformę, a kiedyś nawet na dach samochodem okay, próbowałem. Super. Miejscówka, do której już nigdy nie pojedziesz? Rowerowa nie spodoba... Tak, która Ci nie spodobała? Nie wiem, za mało ich odwiedziłem. Jeszcze nie ma takiej na czarnej nie. liście. Ok. 29 czy 27,5? Jedno i drugie. malec, Chciałbym zacząć tak jeździć. Okej. Okay. Dokąd nocą tu ptajesz? Mm. Po ogródku. po ogródku. Czy Polska to dobry kraj do uprawiania enduro MTB? Tak. Największe rowe marzenie to? Niestety skończył się czas, ale hmm. pozwolę Ci odpowiedzieć. Dobrze. Nowa Zelandia, to już od dawien, dawna. Nowa Zelandia. Super, super, bardzo się cieszę. Przechodzimy już teraz do. Naszej rozmowy, gdzie chciałbym Cię zapytać o wiele aspektów, tak naprawdę. Głównie o te zawody, które organizujesz już od ponad 10 lat? Tak Zawody enduro od 2015 roku. Natomiast pierwsze zawody, które można powiedzieć tak pełnoprawnie, zorganizowałem mhm. 2004 rok. 17 lat 17 temu. lat. No to, no to jest sporo. To były wtedy jeszcze, się nazywała impreza Mistrzostwa Polskich Szkół Wyższych w Kolarstwie mm -hmm. Górskim w cross country. I one się odbywały co dwa lata, a później już się nazewnictwo i formuła co roku się odbywały mistrzostwa i zmieniły na Akademickie mm -hmm. Mistrzostwa Polski, ale nadal w cross country. Okay. No i tych imprez to 11 zorganizowałem. Zanim, zanim przejdziemy do, do... Z, do Twojej historii organizacji zawodów per se, to chciałbym zapytać o Twoją historię początków jazdy e, MTB cross country, więc jakbyś to mógł Myślę, że m, taki czynnik numer jeden wynika z tego, że urodziłem się w Wielkiej Górze, mhm. e, czyli w górach, tak e, wszędzie jest. fajne miejsca dookoła. Mhm. E, i z racji, że w tym roku strzeliła mi równo 40. O. No to właśnie w tym, na przełomie tych lat, nie wiem, 80. 90. te rowery górskie gdzieś tam stawały się coraz bardziej dostępne. Mhm. Oczywiście mówimy tu o takich, które teraz rzadko kiedy gdzieś występują. Jeśli to ktoś gdzieś tam ma jakiś stary w piwnicy czy w garażu. Natomiast no, bez amortyzatora. Jeszcze nawet nie na fałbrekach, kierownica jakaś jak w rowerze torowym. Tak, pamiętam. Koło oczywiście 26 cali, <laughs> z przodu takie trzy blaty, no inna mm. bajka, I kawał żelastwa. Natomiast no tak, na początku oczywiście jakieś tam szutry, jakieś polne drogi, jakieś tam, mm. nie wiem, w lesie pożarówki, ale coraz częściej chciałem gdzieś wjeżdżać w taki. Trudniejszy teren, ciekawszy, może przede wszystkim właśnie gdzieś dalej, gdzie byłem pieszo na wycieczce, gdzieś w jakiejś przesiece, szklarskiej porębie, karpaczu, różnych tamtych górskich, okolicznych miejscowościach. No i później jak myślał, może tam pojechał rowerem. No i tak w zasadzie to się zaczęło tak. To tak jak dziać? Jakbyś to mógł umiejscowić w czasie, to mniej więcej. W którym okresie szkoły Aha. rozumiem gdzieś, Myślę, gdzieś to się że gdzieś zaczął... tam, nie wiem, połowa podstawówki, może Aha. ta druga połowa, bo, jest, bo ja jestem z tych roczników jeszcze nie gimnazjalnych. Jasne. I yy, no to to gdzieś, gdzieś tak. Prawdę powiedziawszy nie pamiętam, kiedy, w jakim roku, z mojego pierwszego górala miałem, dostałem, bo to oczywiście tam rodzice współfinansowali, mhm. yy, ale to takie totalne hobby było. Natomiast na tyle mi się to spodobało, że tak z roku na rok było więcej tego jeżdżenia, fajna była paczka kumpli i nikt nie patrzył na sprzęt, nikt nie miał ochraniaczy, w zwykłym t-shircie. Nie mówiąc tak. o tym, że przez pierwsze lata też przyz, przyznam szczerze, bez kasku oczywiście, bo, bo były niewygodne dłużej. To była głupota, ale, tak. ale na ówczesne czasy, no, sorry, tak. Norma. Norm, norma, dokładnie norma. No właśnie, nie było, nie było chyba tej świadomości, co teraz, nie? Jeśli tak, chodziłem. zdecydowanie tej świadomości, a przede wszystkim no, też dostępności sprzętu. Tam, te dystrybucje y, zagranicznych produktów dopiero się rozwijały, startowały w Polsce. A rodzimych producentów było no naprawdę garstka, tak? Więc. Yy... Wiem. No, ale tak, to były ciekawe yy, początki. Poza tym, no właśnie, człowiek skończył lekcję, tornister coś tam rzucił i. i na rower albo w piłkę, tak? Dwie tak, dyscypliny wtedy. Dokładnie. Były. No to właśnie, to mówisz, że zawsze chciałeś po górach. Yy, na początku yy, hardtaile pra, prawie bez amortyzacji, jak to powiedziałeś. Yy, no to jak było z tym? Enduro MTB, ciebie. Kiedy to się zjawiłeś, i w ogóle. Myślę. Czy to było takie płynne, czy to było nagle, a fajne? Nie, to było takie, takie dojrzewanie, taka płynność i taki moment, w którym już chcę jeździć dalej po trudniejszych trasach i nie chcę, żeby mnie sprzęt ograniczał, mhm. ale wtedy ograniczał mnie i sprzęt, i finanse. Mhm. I pamiętam, to były lata, tylko początek studiów, gdzie. Albo nawet, tak, początek studiów, gdzie współpracowałem z Maćkiem Grabkiem, czyli też wieloletnim organizatorem maratonów MTB i wyścigów szosowych, i tak dalej, i też byłem zawodnikiem świetnym. No i tam to była taka moja dodatkowa praca w ramach studiów. Były też czasy, kiedy Myślę, 80-90% osób studiowało dziennie i gdzieś tam dorywczo pracowało. Teraz to jest totalnie w drugą stronę. Większość osób ma tam tak ułożoną siatkę zajęć, że, że są w stanie normalnie powiedzmy, normalnie w miarę pracować i przy okazji jeszcze studiować. Niemniej wracając, no, to taki temat dojrzewał myślę 2-3 lata. No i nastąpił czas, w którym zgrało się kupienie pierwszego fula. Z startem w Transkarpatii, czyli tym wyścigu etapowym, który mm -hmm. organizował Marcin Rgielski i który był wtedy, jak startowałem, jeszcze wyścigiem na orientację. Powiedzmy. Znaczy, były oznaczenia w kilku miejscach, natomiast no, trzeba było posługiwać się mapą i, i to, jaką też trasę się wybrało. No, też miało wpływ na wynik, czyli nie tylko to, co w nogach, ale też to, co w głowie, czytanie mapy. Ja, ja. Mm, no ale dziwnym trafem wszystkie punkty kontrolne były zawsze na szczycie jakiejś góry. To <laughs> no, tak jak w dukielskiej wyrypie najczęściej. <laughs> Właśnie na szczycie no. góry. Yy, ale to w ogóle fajna forma, bo, bo my do tego po, podeszliśmy bardzo intuicyjnie. Nawet nie, nie miałem jakby świadomości tego, że coś podobnym desen, już jakby ktoś wcześniej robił, ale to dobrze, dobrze jakby wiedzieć. Ale co to było? Co to za rower był? To był spec enduro FRS na kole 26 cali mhm. z jakąś taką wąską kierownicą, ale już na Foxiku z przodu, A, z tyłu. No, ładnie, ładnie. Upatrzony jeszcze jak skity miał w dystrybucji speca. No więc tam z pół roku myśli, dywagacji, bo jakieś norko też wtedy było obrane pod uwagę. No i jak go kupiłem i odebrałem go, też jakieś opóźnienia były, odebrałem go na tydzień przed startem wyścigu. Wyścig był, kurczę, 2000 chyba szósty rok, nie chcę, albo piąty, ale raczej szósty. Mhm. I to był model jakby przeceniony z poprzedniej kolekcji, rok wcześniej, ale nówka. No tylko, że właśnie jak zrobili tam przecenę 40%, no to nagle on był taki w moim zasięgu, tak? Wcześniej mm -hmm. nie był w moim zasięgu i, i nawet kombinowałem przez jakąś ciotkę, żeby coś ze Stanów, z Kanady ściągać. No, Kombinację, ale się udało. Taka śmieszna historia, no, historia, anegdotka, taka scena. Stoi ten bierz, błyszczący, piękny rower, którego przed skarpatią w ogóle nie użyłem. Przyjechałem pod domem sprawdzić. On okay. tak stoi i podchodzi właśnie organizator i naczelny bikeboardu, czyli Miłosz Kędracki, tak patrzą i tak się uśmiechają. i Ten rower już nigdy taki nie będzie. Te słowa mi bardzo utkwiły w pamięci. Rzeczywiście on był już nieźle poobijany po tym tygodniowym wyścigu, okay. ale no powiedzmy tak, nie, nie, nie myślałem, że zadasz mi takie pytanie, ale Aha. ten rower jest nadal u mnie, jest w garażu, przeszedł o. pół roku temu taki gruntowny Serwis, wymianę jakichś linek, pancerzy, yy, do amortyzacji i on jest. Więc yy, nastawiam się, że może kiedyś wycieczkę retro zrobię z kolekami po górach na taki Ale, bo, bo jak sobie teraz tak rzuciłem to na y, czas, Aha. no to 2006 ty mówiłeś, że organizujesz zawody od y, 15. 15, czyli właściwie rok wcześniej, to długo jesteś w tym enduro tak naprawdę. Czy to był bardziej taki, że nie, no, jeździłeś bardziej MTB, nie, ale był to full po prostu? Nie, to był full i ja jak najbardziej jeździłem i y, no, trasy w stylu wjeżdżanie na jakiś tam Łapski Szczyt, Śnieżkę, mhm. y, czy tutaj gdzieś po, po Beskidach, y, no to było jeżdżenie po prostu po szlakach, tak? jakaś mhm. Radziejowa, y, z, z Policy, gdzieś tam czasem na średnio legalnie gdzieś tam zahaczając jakieś tam parki narodowe. Więc takie jeżdżenie, Standard. tylko y, 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 bardzo jakby podobała mi się forma nie wjechać na najwyższą górkę i zjechać i do widzenia, tylko plecak i to miała być całodzienna wycieczka, taki all mountain, Trip ale no, nieraz w takich miejscach, gdzie y, kiedy psychika pozwalała, no to się zjeżdżało. A kiedy nie, to, to się czasem sprowadzało. Poza tym, ile było jakichś tam wypychów czy wyniesienia roweru na, na plecach. No jasne. Ale równocześnie właśnie była organizacja zawodów cross-country. I, I pomysł na organizację zawodów enduro y, przyszedł w zasadzie y, z dwóch kierunków. I od strony kolegi, y, którego poznałem przy organizacji właśnie Akademickich Mistrzostw Polskich, bo on był uczestnikiem. No i na tyle mhm. się skumplowaliśmy, że on też w pewnym momencie powiedział słuchaj, jak już się nudzisz, jesteś trochę wypalony tym cross country, to może spróbuj tego kierunku. A to mi się zgrywało z tym, że no nie jeździłem na rowerze do xt czy do maratonu, tylko jeździłem raczej takim no na full enduro, ale to jakby to nie kwestia sprzętu. Po prostu lubiłem mhm. takie trasy, gdzie no człowiek się zmęczyć ma, sprawdzić siebie i, i dobrze się bawić. Jasne. No, to tak jak mówię, Kumpel Łukasz Płuc ten, który u nas po czasu robił. Ja go poznałem, bo startował u nas na cross country, na mm -hmm. akademickich mistrzostwach, To my się zgadaliśmy, przy okazji, właśnie w 2014, to była duża taka największa impreza, którą organizowałem. Mm, to były akademickie mistrzostwa świata. To była i Szosa, i MTB, no taki rok z życia wycięte, 150 uczestniczków z całego świata, takie no, ogień. Ogarniać. I i po tym już tak myślałem: Kurde, nie, koniec tego. A oni mówili: Może ty tym kroskanty tak jesteś zmęczony albo zmęczony, No tak już. Mhm. To była też taka tendencja, że coraz mniej osób startowało. Tak totalnie szli w kierunku maratonów. Wszyscy, dosłownie wszyscy. I robienie imprezy tam dla 30-50 osób tak też motywacyjnie spadało. Mówiąc o tym, że tam była taka. Tam z pisowego się nie robiło zawodu, bo pisowe były po 20-30 zł, więc trzeba było wszystko ogarnąć no, właśnie inaczej. Fajnie, że o tym mówisz, jakbyśmy mogli pociągnąć ten wątek mm -hmm. historii tych, tego organizacji. Bo ty robiłeś zawody XC, to znaczy Ci o takie XCO, jak to teraz wygląda, czy jest pętla i. Tak, i, tak. Co, co ja robiłem po prostu no, formułę cross country, cross -country. olimpijską. Czyli olimpijską. Okay. W, tym, co, no, w tym były te mistrzostwa akademickie 11 razy. Byłem mhm. Mistrzostwa Świata i od 2010 do chyba 15 mhm. albo 2016 taki cykl AZS On był wpisany do kalendarza PZKOL i mhm. jakby był dla wszystkich, czyli albo masz licencję PZKOL albo nie masz, albo jesteś studentem i w AZS albo nie masz, nie mhm. jesteś. No i tam mi się tak w latach tam pierwszych dwa, trzy no to tak Kule, po 150-200 osób przywijało. I to było fajne, że dzisiaj ludzi, którzy są gdzieś tam albo skończyli jeździć, albo są już takimi, nie wiem, elita, mastersi, no to u mnie startowali. A uważasz, że to, co ty wtedy organizowałeś w ramach AZS-u, że to było bardzo takie hermetyczne środowisko i jakby było skupione tylko wokół no, takich osób z, z typową zajawką e, na ściganie. I teraz, na przykład, jak patrzysz na, na Enduro i na organizację zawodu Enduro, że jednak tutaj jest bardziej więcej takich przypadkowych osób? Tak właśnie to, na to patrzysz? Czy, 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 czy jakby tam też była ta furtka na to, żeby ludzi zachęcić do tego? Wiesz, że co mnie. Wiesz, chodzi? co wiem. No, czy furtka jakby może i była, natomiast y, y, nie chcę umniejszać nic za osobą, które startują w Enduro, ale cross country jest. Trudniejszą dyscypliną. Generalnie tam hmm. no, trzeba być koniem mieć, kondychę, żeby no, startować kręcić i kręcić, i tam cały czas w, w, ten, w, w beztlenie. No tak, trzeba no. zdecydowanie bardziej y, kondycyjnie przyśpieszyć. Tak, cross country wymaga po prostu stałego treningu. Wiesz, że Pewnie zapytam tutaj o jedną sytuację, która obiła się dość szerokim echem po całej Polsce, czyli zawody w szkarskiej porębie OS II. No no. Pamiętamy. Motny spa. Powiedz, powiedz mi właśnie, bo może, może nakreślimy dla osób, które nie startowały wtedy i, i nie pamiętają tego albo nie były, że to były zawody 2018. Czy 17? Albo 17. 17? 17 rok Szklarska Poręba OS drugi, gdzie po chyba 300 metrach trasy nagle wpadało się w oś, po ośki w błoto. To nawet nie było błoto, to była taka to forma torfowiska. Torfowiska, tak. gdzie trzeba było, gdzie, gdzie profesjonaliści też brali ten rower na plecy i się przedzierali przez to błoto, tam jakieś 100 metrów może było. No było tak, to dość hardkorowe tak, tak. doświadczenie. Sam wtedy brałem w tym udział i, i, i no komentarze były dość y, jakby pioratrywne, skrajne, skrajne. Ale były różne. Niektórzy ale... enduro to jest błoto, niektórzy się pukali w czoło, niektórzy tak. ten prawie chcieli ten z rękami nas pobić. No, ale, ale... właśnie bo wytłumacz może teraz masz szansę wytłumaczyć z czego to wynikło. Wiesz to ja wtedy już tłumaczyłem, natomiast uznaliśmy, że to nie można się nagle nie wiem, krzyżować i tak dalej. Mhm. Wynikało to no, z dwóch czynników. Po pierwsze nagle na nie pamiętam, ale no kilka dni przed imprezą, około tygodnia, musieliśmy skorygować trasę. No i w zasadzie mieliśmy opcję taką, albo skasować jeden OS i byłyby trzy, więc też byliby tu, którym by się to podobało i ci, którzy byliby przeciwnikami. Mhm. A, I no wiele różnych wersji. Mm -hmm. Drugi aspekt byłby taki, że moglibyśmy start os zrobić poniżej tego torfu, ale żeby się do tego startu dostać, i tak tamtędy trzeba byłoby przejść, więc uznaliśmy, że lepiej okay. zrobić start na górze i tak zwanym trybie y, przyspieszonym przebiec przez ten syf. Y, y, bo no, wyobraź sobie, że przechodzisz. Te miliony owadów tam czekają, a ty po połowę w tej wyłytki w, te, w tym błocie stoisz i czekasz do startu swojego ES-u. Myślę, że to byłby najgorszy wariant. Mhm. I do, no i ja z perspektywy czasu myślę, że może lepszym rozwiązaniem byłoby anulowanie po prostu tego ES-u, szczególnie, że jeszcze po prostu dopadało dwa dni tak solidnie. Mhm. Um, nie chcę całej winy oczywiście zrzucać na włodarzy tamtejszego terenu, którzy no, mhm. tak poniekąd nas postawili przed, przed takim faktem, że a, musimy inaczej poprowadzić teraz. A możesz powiedzieć, z czego to wynikało? Nie, nie do końca, jakby byliśmy wtajemniczeni w szczegóły wszystkie. Okay, to po okay. prostu tak było. Tędy nie możecie, musicie tędy, tak? Okay. No i to myślę, że tak też mhm. daje do myślenia, że. Zawody, każde zawody, nieważne czy się biega po górach, czy jeździ na rowerze, czy konno, czy gdzieś pływa, cokolwiek jest, ale plenerowe generalnie są tak, tak zależne od bardzo wielu czynników, że mhm. nieraz trzeba w ostatniej chwili podjąć jakieś tam decyzje i każda decyzja będzie zła, tylko trzeba wybierać mniejsze zło. Tak? Mniejsze zło Ciężko powiedzieć, czy wybraliśmy mniejsze, czy większe. Tak czy inaczej, e, tak. później oczywiście już na wesoło było nieważne, jak mówią, ważne, że mówią. Tak, e, bo rzeczywiście zasięgi były kosmiczne, ale żeby była jasność, to nie zrobiliśmy dla zasięgów, tego uwierzcie mi. E, no dokładnie. Naprawdę? To są e, trudne sytuacje, tak. E, no, to też trzeba pamiętać, że m, my wbrew pozorom nie mamy bardzo. Wielu w Polsce terenów do uprawiania enduro przez takie duże E, czyli długie, fajne, epickie trasy, My. różnorodne. My. Tu musi się zgrać i przede wszystkim brak jakichś rezerwatów parków narodowych i odpowiednia jest... wysokość, żeby tego, tej, tej deniwelacji terenu, tego zjazdu było. I mhm. czasowo, i wysokościowo, żeby ten procent nachylenia był odpowiedni. Mhm. Nie też na łeb, na szyję, bo to nie chodzi o to, żeby tam większość osób połowę trasy na zaciśniętych klamkach zjeżdżała. Mhm. Z drugiej strony, no, urozmaicenia tego, więc y, 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 wydaje mi się, że ostatnie zawody pokazały, że im więcej doświadczenia, im większa swoboda działania, jeśli chodzi o y, samorząd, nadleśnictwo. No, i pewnego rodzaju jakaś kreatywność, żeby połączyć to w odpowiedniej kolejności. No, i siły i zaangażowanie, no po prostu mojej ekipy, no ale także miejscowych riderów. Tak? Dwa lata temu mieliśmy zawody w Rapce, gdzie w zasadzie no 100% trasy było zaproponowane przez ekipę Eskimo. W zasadzie ja tam przyjechałem z, z kumplami, tak na przejazd, gdzieś tam jakieś drobne korekty wynikające. Nie tyle z, trak, z kształtu, charakteru trasy, ale przede wszystkim właśnie kwestii logistycznych, jak rozstawić ludzi, pomiar czasu, medyków. Jasne. Bo to jest bardzo istotne, że jak wszystko jest fajnie, to jest fajnie, tak? A jak coś się dzieje i ktoś nagle, nie wiem, łamie obojczyk rękę, nogę albo traci przytomność, jest w takim miejscu, gdzie jest bardzo ciężko do niego dotrzeć. Tak. To się człowiek wtedy zastanawia, czy na pewno, aby tam chce przeprowadzić zawody, tamtą trasę. Właśnie to chciałem też poruszyć z tobą, jak ty się zapatrujesz. No bo jednak standardowe podejście osoby, która jakby nie organizowała, to jest najczęściej, że no ma być fajnie, trudno i najlepiej, żeby było długie OS-y, jak najbardziej wykorzystane ten, przecież tu się da, czemu nie. Ale nikt nie zwraca, znaczy może nie nikt, ale mało osób zwraca uwagę, że tam właśnie musi być obstawa medyczna, że tam musi podje, podjechać właśnie karetka, że jeżeli komuś się coś bardzo, a najczęściej jest tak, że coś się dzieje. No to wtedy właśnie musimy dać możliwość dotarcia do takiej osoby, właśnie też jakoś tam obstawić właśnie pomiar czasu, żeby oni się mogli rozstawić z tymi sprzętem i tak dalej. No i właśnie jakby ciągnąc to dalej. Na jakie ty trudności najczęściej napotykasz organizując zawody? Mm. Znaczy jeszcze przed odpowiedzią na Twoje mm -hmm. pytanie, myślę, że część używanie takiego stwierdzenia, że większość, mniejszość osób, to po pierwsze ciężko określić, a po mm -hmm. drugie myślę, że właśnie jakaś grupa, czy uczestników zawodów, czy po prostu obserwatorów, kibiców, w ogóle się tym nie interesuje, jakoś tak nie zwraca na to uwagi, no bo też, bo i po co, tak? No to... Oni jakby zawierzają jednemu, drugiemu organizatorowi. Y Raz im się podoba, raz nie, i wtedy yy, no, my też nie chcemy gdzieś tak wychodzić i wiecie, tak, ten, w stylu takiego faryzeusza. O. My to tak jesteśmy zmęczeni. tak jest, My to robimy, bo chcemy. Ja nie robię tego mhm. za karę. Ja mam ten komfort, że ja mogę, a nie muszę. I mhm. wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element w tej całej układzance, bo. Moją pracą zawodową jest właśnie praca dla polskiego dystrybutora White'a, czyli tych brytyjskich rowerów Przez prawie 11 lat współpracowałem z miesięcznikiem Poznań Świat Teraz jest to polski karawaning, więc na czasie, ale właśnie to są zajęcia, które są moją, powiedzmy, no, pracą zawodową Wyścigi, to serio jest, to głupio zabrzmi, albo dziwnie, ale to jest takie hobby, pasja, która się przerodziła w tak fajne dodatkowe zajęcie, z którego już kilkakrotnie naprawdę myślałem, żeby zrezygnować. Nie mówię w kontekście już tylko zawodów enduro, bo pierwsze mm -hmm. tam pomysły o odpuszczeniu organizacji zawodów to już były tam właśnie z 8 lat, 7 lat temu. Okay. To bardziej chodzi o kwestię tego, że są super ludzie. Ja mam wielu przyjaciół, znajomych, których poznałem przez organizację zawodów. Przeżywam osobiście w Wiele ciekawych rzeczy, odkrywam wiele rzeczy. Mm -hmm. no, choćby zawody w Bali Organizowaliśmy je tam dwukrotnie i myślę, że z dużym tam prawdopodobieństwem, bliskim 100% mógłbym powiedzieć, że gdyby nie organizacja zawodów, to ja bym tam w życiu nie pojechał z rowerem, bo mam tu bliżej tereny, yes. ale przez to, że miałem tam organizować zawody, pojechałem pieszo, zimą, dograć jakieś sprawy, później rowerem, później z leśnikami. No, i to mm -hmm. mi pozwoliło poznać ludzi, poznać tereny, pojechać tam później na taki jakiś krótki urlop z rodziną, bo nam się spodobało. Jasne. E, nie mówiąc o tym, że co no, tu dużo mówić. Fajnie jest też mieć e, e, hasło, e-maila od sponsora zawodów: słuchaj, Grzegorz, no, m, fundujemy nagrody w postaci nie wiem, ciuchów, ochraniaczy, okularów i tak dalej. No, fajnie, żebyś ty też tego używał. Więc to są jakieś na pewno mm -hmm. e, materialne plusy. Mm -hmm. e, no, na czele myślę, że w tegorocznym tytularnym sponsorem, czyli Mini-Sikorą, bo dzięki niemu yy, używamy samochodu. Kilka tak. lat temu też był partner motoryzacyjny przez sezon. Też Miller wspominamy współpracę z Sangyongiem. Natomiast Natomiast po roku jakby inaczej polityka gdzieś tam się firmy poukładała. Okay. Yy, no i też pojeździć człowiek na rowerze, bo ja te trasy wszystkie objeżdżam. Mhm. Yy, a często. No, też wykorzystywaliśmy do tego y, jakiegoś czołowego rajdera, w tym roku oficjalną rolę takiego oblatywacza tras y, pełnił Mateusz Baliński, czyli rajder z naszego teamu White Racing, a równocześnie no, jeden z najlepszych zawodników enduro, myślę, w Polsce. Mhm. Na pewno bardzo taki y, y, Szeroko uzdolniony, tak? bo to przecież tak, był tak, Dirtowiec jest. i gość, który tak. w Mega Avalanche startował i w Mountain of Hell, Jasne. E, więc on dodał od siebie cegiełkę, miejscowi rajderzy. Mhm. E, no i też moja i dewila osoba, która tu będzie za szybko, musi być skręt, e, tu kolejny porządkowy, A tutaj mhm. kurcze nie dojedziemy. więc. Wiem, jestem takim głosem pesymizmu bardzo często przy organizacji zawodu, ale to procentuje w przyszłości. No, właśnie. E, no rozgadałem się, jakby jakie było na początku. Yy, ale wy, właśnie nie, bo y, ja chciałem Ci, za, y, znaczy zadałem Ci pytanie, natomiast chcę jeszcze tutaj poporuszyć ciekawą kwestię, mhm. że jest to dla Ciebie dodatkowa praca, że głównie Twoje źródło utrzymania to jest jakby bycie dystrybutorem i praca w y, Polski Karawanik, wcześniej Poznaj Świat. Tak. tak. To jak to jest z tymi zawodami? Da radę z tego wyżyć, czy nie? Nie. Jakby okay. się dało, to bym nie pracował dla kogoś innego. Okay. E w polskich realiach wydaje mi się, że tylko masowe imprezy e e e mają rację bytu. I to widać po organizatorach, czy e biegów maratońskich, triatlonów, maratonów mm -hmm. MTB, e czy jakichś dużych wyścigów szosowych. To, to tak, to, to tym się oni przez okrągły rok zajmują, robią 10-15 edycji są przecież, Bike Marathon Mazowie, Poland Bike, mm -hmm, tak. swego czasu jeszcze tam, no ileś tam, Cyklo Karpaty też. Jasne. Ale i z cross country i też z niszowej dyscypliny jakąś jest enduro nie da się, e, może to też wynikać poniekąd z mojej, nie wiem, zbyt małej skuteczności, Mhm. W pozyskiwaniu sponsorów, bo takich po prostu na finanse no z doświadczenia widzę, że trzeba szukać poza branżą sportową. Okay. Tutaj rzadko kiedy wchodzą w grę w pieniądze, jak jeśli wchodzą, to na tyle niewielkie, że one nie są w stanie jakby zamknąć tego wszystkiego. Czyli bardziej barterowo. Robicie. Tak, oczywiście mhm. są firmy, które nas wspierają finansowo i to było w latach poprzednich. Choćby marki rowerowe, takie jak Kelis czy Trek, bo byli sponsorami tytułarnymi zawodów. Tak. Natomiast to jest tak, że jak ktoś popatrzy sobie na nasze pierwsze, drugie zawody, czyli rok 2015 16, a popatrzy na teraz, no to jest wyższy standard i znacznie większa frekwencja no, no w każdym obszarze, tak. Mhm. Bo medyków mamy dwa razy więcej, bo pomiar czasu jest. Dublowany dodatkowo, no, nie wiem, w Świeradowie mieliśmy trzy osobne ekipy, czyli trzy zespoły, miałem medyków, trzy zespoły porządkowych, trzy zespoły y, 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 pomiaru czasu, a nie dwa, jak to dotychczas było, które się przestawiały z OSU 1, 3 na 2, 4. To wszystko więcej kosztuje, I... Oczywiście. ale z kolei daje komfort pracy. I to, że zawodnicy przyjeżdżają, na, tak jakby płynnie wszystko się odbywa i oni od kuchni, no większość z nich nie widzi pewnych rzeczy. Natomiast jest to spora taka machina logistyczna. Yy, I serio, yy, wolę yy, pozyskać sponsora dodatkowego i zainwestować to właśnie w taki mój spokój ducha, tak? a nie zastanawianie się mhm. dzień, przed dzień zawodów, kurde, czemu nie szachy, warcaby? No, bo to naprawdę jest stresogenne, kiedy nagle, no nie wiem, drzewo się zawala, gdzieś trzeba lecieć z piłą, albo ktoś nam zrywa taśmy strzałki, albo, nie wiem, ktoś ma poważny gdzieś wypadek i musimy wstrzymać zawody, albo, nie wiem, ktoś ze służb, z firm, które są podwykonawcami jakichś działań, no zawala, tak? To tak. za każdym razem się tam z, z, zdarzyło. Kiedyś nam jedna firma od pomiaru czasu tam położyła wyniki na jednym OS-ie. Mhm. E, innym razem ktoś z medyków nie przyjechał. I nagle jak masz 10, no więc jest 20% obstawy medycznej mniej, no to musisz kombinować, tak? Nieraz e, jakaś grupa tam chętnych do współorganizacji do pomocy też przyjeżdża kilka osób mniej. I, i raz nam się zdarzyło, że firma od, od e, posiłku regeneracyjnego. A to, to ten weekend? To nie w następny? I na szybko w piątek okay. przed dzień zawodów kogoś innego. No, tak. e, no jest sporo takich anegdotek, nie wiem. Dewil, który dwa lata temu pod Luboniem, telefon 23, kurde, zakopałem samochód, tak? Okay, Załatwcie tak. jakąś furę terenową, żeby mnie wyciągnąć. Mimo, że tam pojechał też terenówką. No, no. E, więc wracając do punktu wyjścia i do pytania, ja jestem, mimo też kontaktów, gdzieś tam znajomości, nie udaje mi się tak to poskładać, żeby, żeby zorganizować, powiedzmy, nie wiem cykl czterech, pięciu wyścigów i tylko tym się zajmować. Bo oczywiście do tego można by dokleić ofertę szkoleń, wycieczek, może i sprzedaży też jakichś produktów i jakiś taki na papierze i w teorii, ale w głowie, to ja już od paru lat miałem taki pomysł, natomiast no. Tak, tutaj nie. Bez powodzenia się to układa. I właśnie myślę, że los tak. No, tak, tak to wesoło. To wesoło. Ciekawie los sprawił, że, że miałem takie myśli z dwa i pół roku temu, a nagle półtora roku temu wszystko zostało zablokowane przez tego zakichonego koronawirusa i cała branża eventowa leżała. Więc ja się cieszyłem. Że Czy ja nie, nie, nie muszę zawodów robić. Że, że to nie jest moje być mm. albo nie być. Ja po prostu odkładam tak na wieszaczek temat, projekt pod tytułem Enduro MTB Series. To był rok przerwy i jakby człowiek troszeczkę mm. odetknął nowe spojrzenie, ale praca zawodowa była. A naprawdę współczuję organizatorom właśnie maratonów rowerowych, biegów, triatlonów. Całej branży eventowej, którzy tylko i wyłącznie tym się zajmują. Tak. Że nie każdy mógł się gdzieś tam, nie, wiem, przekwalifikować i nagle coś tam innego zrobić i czymś się innym zajmować. Tak. A raz to są naprawdę no, grube kredyty do spłacania za jakiś tam sprzęt coś tam. Więc... Czyli dla ciebie ważne jest, żeby mieć jakby kilka gałęzi, tak, na których możesz opierać. Tak, swój... Taka, swój jakby takie fajne słowo. Dywersyfikacja wszyscy, tych, tak? tych, tych, tych źródeł dochodu, tak? Tak, no. poza tym. No przed chwilką już mnie podpytywałeś o aspekt taki trudności, i to ma też wpływ, że organizacja zawodów jest zależna od tylu zmiennych, że no trochę obawiam się tak stawiania tylko wszystkiego na, na tą kartę. Bo przede wszystkim to jest tak, no, trasa, sami wszyscy wiemy, ty jeździsz, ja jeżdżę, wyjeździcie, jeździcie. No to jest klucz, to, to jest to najważniejsze. A żeby to było fajne, no to muszą być jakieś solidne górki. I też na tyle to fajnie w terenie poukładane, żeby nie zrobić czterech OS-ów i 50 km dojazdówek, tak? Bo to do z stuką powiedzieć tam jedziecie, później tam. I co ja będę od 22 na ludzi czekał, więc y, musi teren spasować, czyli jakość tych tras, ścieżek i tak dalej, później. No ci prywatni właściciele czy państwowi tych terenów, czy użyczą, czy nie użyczą. Czy ja będę mógł tam dziubnąć coś łopatą grabiami, czy nic. No i czy samorząd, tak, gmina, miasto chce być gospodarzem, współorganizatorem imprezy, widzi w tym potencjał, że ściągamy do miejscowości kilkuset ludzi, bo trzeba pamiętać, że oprócz zawodników to wielokrotnie w zasadzie drugie tyle osób przyjeżdża. Mama, tata, dziewczyna, chłopak, rodzina, cała i tak dalej, więc to, to jest wymiarna korzyść dla, wydaje mi się, lokalnej społeczności, która ma wtedy klientów w hotelach, w sklepach, w knajpach tak dalej. No i jeśli to wszystko się spina, no to wtedy dopiero w zasadzie ruszamy dalej, tak? Mhm. Y no, i Świeradów się spiął w tym roku. Super, cieszę tak. się. Ale chyba no, dlatego, nie. że już miał być w zeszłym roku. Aha. jak już większość tras mieliśmy dogadanych i nadleśnictwo leśnictwo i parę innych tematów, więc Myślę, dłu że... długie były przygotowania i tak gdzieś na koniec też gdzieś tam nerwówka jak zwykle, ale. Myślę, no, że był głód chyba też taki, tak. nie? Bo na Was czekali był rok głód. praktycznie tak. yy, przerwy. były. otwarcie sezonu było na Joyride'zie, tam też fajna frekwencja i tam z kolei mieli lampę na maksa i gorąco i upał, a u nas tak jak ładna pogoda była przez 2-3 tygodnie tam w Wizerach, to, to popadało i w środę, i w czwartek, i w piątek przy znakowaniu, Aha. ale w sobotę wydaje mi się, no ten, pogoda nas oszczędziła. No to tak fajnie. Tragicznie. No to właśnie, bo teraz yy, chciałbym wrócić do tego wcześniejszego pytania, czyli te problemy przy organizacji zawodów i tutaj dobrze, że poruszyłeś temat Joyride'a, bo tam też był przecież problem z organizacją zawodów. A mianowicie taki, że też im cofnęli jakieś zgody na dośnictwo przed yy, jakby puszczeniem tras no. i musieli zorganizować na terenie bike parku. To przyznam Czy... szczerze, że nie słyszałem, ale... Był, był tak. Ale właśnie, no... Bo, bo zwykle to... te, te, te zawody się odbywały tam na, 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 na okolicznych yy, szczytach i trasach, które właściwie no, cały czas tam są, ale jakieś był, było spięcie. Nie, dokładnie nie będę wchodził, bo nie znam tego no. tematu, natomiast było. Informacja oficjalna, że, że nie, nie mają pozwolenia na zorganizowanie tam, więc muszą na mhm. kompleksie zawodów. No i te trasy przez to były też krótsze, jakby musiały być z jednej górki, jakby start praktycznie mhm. obok siebie. I teraz pytanie, właśnie o te, o te problemy, z którymi organizatorzy się jakby borykają, bo na pewno to jest na pewno to jest to jest tak jak mówisz problem z, z dogadywaniem tego Nadleśnictwo też często potrafi zaskoczyć tak okazało się że nikt nas nie poinformował o tym że nagle jest totalnie rozkopana, rozkopana podjazdówka i nie, nie widać którędy trzeba wychodzić bo mm. miało być szlakiem a szlak jest w połowie tak, nie, ma tego. Nie, nie ma go nie bo jest zrywka na bo jest na... no tak znaczy, no właśnie, to ja, ja myślę że tak na co ty jakby? Na co, jakie ty miałeś najczęściej takie, takie problemy, na które musiałeś być jakby. Cię, nie nie nazwałbym problemy. tego jakoś problemami, no bo m, robiąc cokolwiek gdzieś tam pracując, yy, no spotykasz się z jakimiś yy, zadaniami do rozwiązania i część tych zadań tak. jest łatwa, część jest trudna, część jest niemal niemożliwa. Po prostu, no m, odpowiednią kolejność wydaje mi się trzeba zastosować tutaj w, w działaniach. Więc ja dlatego już od dłuższego czasu wychodzę z założenia, że równolegle to jest ta trasa lasy i obok miasto. Czy nas chce, czy nas nie chce, bo w, w, no fajnie jest, żeby miasteczko było w jednym miejscu była jakaś w miarę reprezentatywne miejsce na start, na metę jakieś źródło prądu, wody, parkingi coś takiego. Przecieka pod tym względem mi od, od lat pasowała, bo tam na terenie jednego środka mieliśmy start, metę, dekoracje, bufet, nawet ktoś tam z kamperem stawał, jakieś testy rowerów. My tam mieliśmy swoją bazę, biuro zawodów, myjka, wszystko w jednym miejscu. Wisanie w Baligrodzie czy tam tak. w Bystrę, to jest, Tak, czy tak, w Bystrę, tak, tak. Bystrę, no. no też jakby fajnie, fajnie to rozwiązane, bo nie ma gdzieś biegania, latania, i ta komunikacja jest mhm. dobra. No, i dlatego też że z tymi trasami zaczynamy kombinować wcześniej. A już od dwóch, trzech sezonów powiedziałbym, że sobie tak założyłem, że bez jakiegoś wsparcia i zaangażowania lokalnych riderów, których znałam tak, I, i jakimś tam zaufaniem siebie wzajemnie darzymy, to nie chcę się podejmować organizacji, bo wiem, że jak nie jestem na miejscu a nie robię. Mm, na razie Zawodów, w miejscu zamieszkania, yy, okay. tylko mam wyjazdowe, więc no, z, z domu do świeradowa mam 360 km. Jak no, mieszkałem w Katowicach, to do w Baligrodu też miałem z 300 parę, jak nie 400. Yy, ze szklars do szklarskiej tak samo. Jak robiłem pierwsze zawody i drugie, czy 2015 16 to mieszkałem w Warszawie, więc też był kawałeczek. Więc no. zdalna organizacja nie jest łatwa, co mówię, tu już nie krzyżuję i ojejku, jak mi jest źle. Po prostu to jest dużo zmiennych załatwiania, sprawdzania pewnych rzeczy, a jeszcze jak robisz to zdalnie i nie masz tabu ludzi, których masz, nie wiem, na umowach, na etatach, tylko tak na początek trochę ekipą, że jedziemy na wycieczkę, rekonesans i tak dalej, no jest to trudne logistycznie, ale wydaje mi się, że to jest chyba jeden z takich, uwaga, chwalę się, takich moich mocnych punktów, że potrafię sobie wcześniej, naprawdę, tabelka, Excel, kolorki i tak poukładać kolejność tych działań i ta logistyka i ta organizacja czasu pracy jakoś tak w miarę nieźle, nieźle wychodzi. Czyli, czyli nie działasz na hura optymizmie? Nie, nie, nie. nie. Okay. Ja to właśnie jestem tym... To może nie zagrać, to jest wąskie gardło. Tutaj no. wątpliwy temat. Okay. Więc, ale wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, bo tak. Z kolei moja żona Ewa jest tutaj też mocno od strony takiej powiedziałbym promocyjno- takiej yy, innowacyjnej y, z mocną stroną, mm -hmm. bo jakieś nowe rzeczy, nowe pomysły to najczęściej właśnie to, 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 to jej rola. Znaczy, yy, 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 staram się mierzyć siły na zamiary. To wydaje mi się takie mhm. dobre stwierdzenie, czyli nie na hura i lepiej być przygotowanym tak na 100% do zawodów, bo zawsze coś wyniknie, więc jest. jak mi wyniknie coś na 10% i będę na 100% przygotowany, mhm. no to jest niezły wynik, tak, mhm. ale jak jestem na 80% przygotowany jeszcze mi ta dycha, tak, czy mhm. 15 złego wpadnie, to już wynik trochę taki, taki sobie, To tak? właśnie podpytam Cię o taką kwestię, bo... E... Jakby patrząc trochę lata, kilka lat wstecz, to tych edycji mieliście więcej, nie? Mieliście około czterech chyba. Nie, czterech nigdy nie mieliśmy, Trzy były. Trzy, tak. ale no była to jakby seria. Tak. Teraz jest dwa w 2000. 19 trzy, też były. Tr trzy tak, były. Była okay. Rabka, była Przesieka i była srebrna góra. Okej, okay. no, to, no, to to znaczy. no to mamy trzy. Natomiast... Ale w jednym roku już to chyba były cztery. Mi się właśnie wydaje, że były cztery. Tak, chyba wtedy jak był e, Baligrud drugi, tak. to była Przesieka, była szklarska, był Mier Mieroszów były i były chyba cztery w w Baligród, albo coś srebrna. No. Było tak mi się coś wydaje, bo tak. pamiętam, że właśnie mm, dało się tak pojechać, że można było trzy, i trzy były. Ubrane do klasyfikacji, a jedno można by odpuścić coś tak, tak. coś w ten. Bo była ta klasyfikacja generalna, ale mhm. totalnie już od jakiegoś czasu tak nie patrzyli ludzie na to. I też głupio I... byłoby, bo nie byliśmy w stanie takiej pokaźnej puli nagród, żeby za tą generalkę dać. Mhm. To doszliśmy do wniosku ważniejsza jest dana edycja. Yy... No, no właśnie no, pytanie, czy, czy po prostu yy, robienie takich czterech edycji, wiadomo, że to jest dużo więcej pracy, ten przekłada potem na to, że, że, bo kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam i mówiłeś, że jest po prostu problem czasem z tą frekwencją, tak, jeżeli robisz dużo tych edycji, no to, to tak jest lepiej, znaczy właśnie możesz teraz w powiedzieć, czy lepiej jest zrobić dwie konkretne edycje i przyjedzie dużo osób, czy rozbić to na cztery i na przykład yy, przyjedzie troszeczkę mniej, jak to się u Ciebie jakby, jak Ty u... na to patrzysz? Nie wiem, to wydaje to mi się, to jest... że to już to jest tak, jedni mówią, termin wakacji jest dobry, inni nie, bez sensu, bo mam urlop, jadę z rodziną. Mhm. Jedni mówią, tak, zdecydowanie sobota jest fajniejsza, inni, no nie, no wolałbym z niedzielę zawody, bo coś tam. Jedni okay. mówią, site inni chcemy potrenować, więc gdzieś wypośrodkowanie tego, a z drugiej strony, no, to jest tak, że jak jakby było, nie wiem, 20 wyścigów w Polsce enduro w skali roku, to jest zrozumiałe, że każdy nie będzie miał obstawy pełnej i takiej, nie wiem, powiedzmy, no, frekwencji w stylu te przedział między 200 a 300 osób mhm. i któryś tam będzie słabszy, bo z kolei ilość wyścigów się pokrywa z jakimiś innymi wydarzeniami. To niekoniecznie musi być inny wyścig MTB, tak, no bo z kolei ta, ta ten wspólny, że tak powiem, ta wspólna grupa Yy, osób, które startują i w DH, i w enduro, to jest garstka. To myślałem, tak. że będzie więcej, jest mniej. Czy, yy, czy z kolei maratończycy cross country, tak samo. To są pojedyncze osoby i oni mają na tyle swój ścisły kalendarz, yy, poza tym, yy, no tak po prawdzie, no mało który yy, amator yy, kolarstwa górskiego, który mimo, że na poważnie podchodzi do tematu, no to jest w stanie mieć, nie wiem, trzy rowery czy cztery w, w garażu, tak? u siebie, tak. tak? Czyli nie ma roweru z dwupółą do DH, nie tak. ma do enduro, nie ma jeszcze, nie wiem, na trening zwykłego hardtaila albo jakiegoś gravela. Mhm. Więc ktoś może pomyśleć sobie, no nie, no gdzie ja będę tą dwupół kurde 17-kilową tam dymał na tym podjazdach, no nie jadę na to enduro, tak? Mhm. Mimo że zjazdowo tam bez problemu, na pewno. Mm -hmm. Poradził i myślę, że też w drugą stronę. Nie jeden zawodnik z Enduro pomyśli sobie, no nie, no nie będę jechał na jakieś, mimo że fajna trasa lokalna i przejadę zawody DH, mm -hmm. no ale będę się tam męczył na tej swojej 150. Jasne. E, więc wracając jakby tutaj do kwestii frekwencji, e, nie wszyscy po prostu chcą się ścigać. I ja, ja, kurde, nie wiem, czy to chcę powiedzieć do kamery. <noise> Dawaj, nie startowałem w zawodach, które się nazywały enduro zawodami mój start w zawodach okay. i takie wjeżdżenie z numerkiem skończyło się na dwóch Transkarpatiach znaczy ta Transkarpatka ta druga była mm -hmm. już trochę w innej formule ale tam był 2010 rok po drodze mm -hmm. jeszcze jakiś tam maraton MTB wskoczył i koniec później ok, przede wszystkim chodziło o organizację zawodów bo jak masz organizację zawodów to z jednego wyścigu to przynajmniej w sumie trzy lub cztery weekendy masz wycięte. To musisz przynajmniej jeden weekend poświęcić na spotkania, gdzieś tam objazd, trasy, albo raczej obejście. Za każdym razem, pierwszy raz to jest praktycznie z buta. Albo pierwszy to jest rowerem, rozeznanie się, później jest z buta, i później jest znowu rowerem. A w Firadowie to jeszcze było, że tydzień wcześniej zebrałem ekipę. Tutaj ta kryptoleklama dzięki współpracy z Makitą bo dostaliśmy full sprzętu takiego naprawdę na wypasie. Mhm. No i, i ta te krzaczki roślinność, gdzieś tam trawa, która porosła no naprawdę strasznie szybko. No to, to, że tak powiem, doprowadziliśmy. Więc tydzień przed zawodami jeszcze tam prawie trzy dni spędziłem. Mhm. E, no więc robiąc, nie wiem, cztery wyścigi w sezonie, no to co? 12-15 weekendów. To musiałbyś nie ma. to robić praktycznie na no, no, tak by to musiało być jakieś połowiczne przynajmniej zajęcie, nie? Tak, to tak. Ta, a no, nie, 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 chyba nie jestem przekonany, że to bym chciał robić okay. tak w pełni, szczególnie że co, no, kilka małych dzieci, jakieś no tak. swoje inne pasje. Tak. E... Trzeba ten work-life balans mieć, jednak, tak, nie? Bo tak. to jednak jest. Ludzie to myślą, no bo ty powiedziałeś w sumie o tym, że to jest pasja, że to jest, to jest taka zajawka, natomiast no też jakby... Wydaje to, mi się, że to jest stresogenne. Tak, to nie? jest stresogenne i jakby po tym, co, jak się czyta komentarze po Świeradowie, Aha. to chyba no, wiele osób powie, kurde, no w miarę fajnie to organizują, w miarę profesjonalnie, mhm. a to jest też ileś tam no, godzin pracy, gdzieś tam przemyśleń. Czy wziąć firmę taką od cateringu, czy taką, czy te numerki to tak, czy inaczej. Mhm. Czy medyków wziąć. No, firm medycznych jest niby sporo, które robią zabezpieczenie, ale mhm. jedna ci przyśle zdrowego, dorosłego tak faceta, kobitkę w butach górskich z odpowiednim sprzętem, którzy potrafią czytać mapę. A innym razem przy, 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 przyślą ci inna firma osobę, no, nie umieszając, no, ale która jest w stanie obza, zabezpieczyć, nie wiem, turniej dziecięcy gdzieś tam na sali gimnastycznej, a nie wyjść w góry, e, tak. więc no to tam tak jest. Ja jest sporoczenik tym słuchaj, no też organizujesz, tak? Mhm. Może sam ze sobą zrobisz jakiś odcinek i powiadasz jak to jest trudno? No właśnie, tu nie no, ja, ja powiem Ci, na szczęście jakby takich, takich wiesz, no też nie, nie mam takiego dużego doświadczenia jak Ty, bo jednak Ty przerobiłeś tych zawodów bardzo dużo. Ja tam gdzieś wcześniej organizowałem jakieś inne imprezy, ale, ale jeśli chodzi o takie właśnie plenerowe. To się, jakie? A organizują jakieś takie konferencje, jakieś takie rzeczy, nie? Bardziej, bardziej właśnie takie, że w sali, gdzie tam wjeżdża. No, ale ten serwis kawowy, żeby. Serwis to Serwis kawowy, tam. tak. No i też kolejność, materiały, zapis zapisy, zapisy. zapisy na ten internetowe, żeby to wszystko grało. I wiesz co, nie podobało mi się ze względu na to, że ludzie mieli strasznie wysokie wymagania w stosunku do pieniędzy, które tak naprawdę trzeba było zapłacić za tą imprezę. Mhm. I to też jest taki, taka rzecz, chyba, która wydaje mi się troszeczkę jest, jakby, że ludzie, ludzie myślą, że, że jest jakie to drogie, nie? Znaczy, nie mówię, że, że dużo, myślę, że teraz może nawet nie, nie ma już takiej narracji, że, że to jest jakieś super drogie, bo w sumie tam ponad 100 zł to nie jest jakieś dużo na zawody, patrząc na inne dyscypliny, gdzie, gdzie wstęp potrafi kilka stówek kosztować, nie? Nawet jakiś tam Run Magedon, takie tematy. Natomiast właśnie wiesz, oczekują. Czasem, czasem są takie wymagania dużo wyższe do jakby pieniędzy, które ty, tam, ty, które ty tam jakby za ten start dajesz. I często jest tak, że no my, my ja na przykład mogę sobie pozwolić na, na więcej, bo jakby. Mm, to ja nie robię tego prywatnie, robię to przez stowarzyszenie. Jest na pewno ten aspekt zarobku, nie jest tak istotny. Natomiast jeżeli Ty masz firmę, jeżeli Ty robisz to na przykład na masz ludzi, musisz im zapłacić. Właśnie jest pewne, pewne rzeczy tutaj muszą się spinać, no to, tak, to inaczej to liczysz. Inaczej to liczysz. No właśnie, inaczej to liczysz i jest to dużo wydaje mi się trudniejsze. Masz większego stresa, bo jednak jakby ZUS trzeba zapłacić, trzeba kurde opłacić ludzi i to no, nie ma tak, no, nie. taka prosta rzecz, no. no. Ja jestem watowcem, firma jest watowcem, więc jak ktoś tak szybko liczy, że 300 osób zapłaciło, każdy 120 zł, wow, jaki budżet. No. no i od tego trzeba zrobić minus VAT, minus dochodowy i wtedy dysponujemy taką to kwotą. Natomiast jest. w Polsce się ciężko rozmawia o pieniądzach i to widzę po swoich jakiś znajomych, przyjaciołach. Nieważne, czy mówimy o zarobkach codziennych, czy o tym mm -hmm. ile wydają, nie wiem, na swoje pasje, czy za ile zbudowali dom, czy za ile kupili samochód, yeah. nie, To jest trudny temat, ale czasem wynika z, tak mi się wydaje, albo z tego, że nie do końca znamy się na tych przepisach tak? i wiele mm. osób, które nie, wiem, nie prowadzą działalności gospodarczej w Polsce, no siłą rzeczy nie, nie mają jakiejś tam wiedzy. Ja ich w żaden sposób przez to tam nie winię. Mm. A z kolei część osób ma taką trochę mylne wyobrażenie pewnych rzeczy. Tak. E, ja sobie też jako cel dałem, żeby organizować zawody, do których nie dołożę, po no, prostu. Właśnie. A zdarzały się I, takie, do których i dołożę. I powiedz, <laughs> i właśnie powiedz mi, bo ja nie chcę cię zapytać konkretnie o, o liczbę, bo jakby to jest jakby tw tw twoje, twoje jakby mm, dla, dla siebie, nie? Masz, masz Tomek Sala, wiesz ile, ile to pewnie się spina, tylko bardziej mi chodzi o to, czy jest jakaś liczba zawodników, która musi u Ciebie przyjechać na zawody, żeby to się w ogóle spinało? Wiesz co, nie liczyłem sobie tak tego, bo to jest taka zależność, e, jeśli, to jest też, e, e, do kiedy, do jakiego czasu będę wiedział, ilu mam zawodników. Bo ja okay. z odpowiednim wyprzedzeniem muszę pewne inwestycje podjąć. Czyli to na właśnie. przykład, e, mógłbym wiedząc, ile ostatecznie osób wystartowało radowie, a ile osób zrezygnowało ze startu, odsprzedało, od bądź w ogóle zrezygnowali, bądź, z, no nie wiem, z uwagi na kontuzję zepsucie roweru, nie wystartowali, bądź przenieśli opłatę na następną edycję, to ja mógłbym tak nie zamawiać dodatkowych chipów z Niemiec, a musiałem to zrobić. Nie zamawiałbym jednego zespołu ratowników i jednego zespołu pomiaru czasu, bo byśmy to ogarnęli na tak. dwóch y, grupach, a nie na trzech. Y, Zamówiłbym chyba z 50 posiłków regeneracyjnych mniej. Tak. Zamówiłbym 50 map mniej, 50. Wszystko jest ja, ja o to właśnie, mniej. O, tak, to sobie ja właśnie tak, wiadomo ktoś myślę. powie, o, ta mhm. mapa tam złoty 50 czy, 5, czy 3 zł, numer tak samo, ale jak sobie to wszystko pododajesz, to się zaczyna. Plus jeszcze yy, no, czy potrzebuję, nie wiem, z patrolu do pomocy 20 ludzi czy 30 ludzi. Przecież ja też im załatwiam nocleg, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie. Mhm. Yy, no, i nagle wychodzi, kurde. Gdybym miał precyzyjną informację, startuję tyle i tyle, to bym mógł się przygotować. Nie z górką gdzieś tam czegoś nie dokupić. Jestem, nie wiem. I mam kasę, żeby ekstra jednego filmowca albo jednego fotografa profesjonalnego wziąć tam na trasę, tak? Albo coś tam innego zrobić, tak? Tym bardziej, że właśnie no, nie może być tak. Że, że wiesz, dostanie 100 osób mapę, a ci zabraknie jednej czy dwóch, nie? Bo to po prostu będzie. Zdarzyło się kiedyś w no. Mieroszowie, że no. panie przywiozły pyszne pierożki i tak mhm. lekką ręką dawały dokładki, mimo że no, no jest u nas zasada. przychodzi z numerkiem, ten numer tam odcinasz, to jest jakaś taka symboliczna porcja. I to przede wszystkim chodzi o to, żeby starczyło dla wszystkich. Tak. I one do, z dobrego serca tak chciały, tak rozdać. Jak po tych pięciu OS-ach zajechani przyjechało ostatni z 15-20 zawodników i zobaczyli tam dno tego garnka, to się wku. I... No, no, e, i ja na ich miejscu zrobiłem to samo. No, Więc... A to jest takie drobne niedomówienie, czy niedomówienie, no pani, u której to zamawiałem. Tak, okej, okay, będziemy odcinać numerki, tam nie wiem, gwiazdkę rysować markerem, ale mm. pani, która to wydawała, nie zrobiła tego, mimo że pewnie ktoś tam jej na pewno o tym wspomniał. Wiem, że to są jakieś pierdoły i może niepotrzebnie tutaj czas antenowy ale Nie, bo ale właśnie to są masa istotny. takich drobnych czynników, które mm. wpływają na obraz sytuacji, bo ci goście na końcu, mimo że się fajnie pojeździli, to byli padnięci, a tam, pamiętam, w Mieroszowie tam, nie wiem, jedna knajpa, jedna pizzeria była czynna wtedy i koniec. Mhm. I, 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 ale ale to właśnie się też się wkurzył i taki niesmak jest po zawodach. Te chyba. małe rzeczy robią zawody, nie? bo no. jeżeli wiesz, nie dowiedziesz właśnie dla tych 10 osób, no to oni Ci wystawią te negatywne komentarze, które będą rzutować, a nie jakby reszta. No bo... I to jest najśmieszniejsze, że człowiek zamówił to... Odpowiednią liczbę tak. tych posiłków. No to ale, jest, no... ale nie zagrało zewnętrzna firma, nie, nie tak. zagrała. No to I jest właśnie to. Dlatego zawsze staramy się tak, na tym bufecie zawsze z górką i zapas jest. Bo jak się nie wykorzysta, to, to rozdam <grym> zawodników, tam na następny dzień zostanie gdzieś tam sprzątanie trasy i tak dalej. No, ale no, no, trzeba o wielu rzeczach myśleć. No, też nam się zdarzyło kiedyś, że no, wysłaliśmy drukarni m, złą wersję mapy. Okay. Przyszło trzy dni przed zawodami. O kurde, wydrukowali starą wersję. A. I to była wtedy szybka akcja. I to się przydały wtedy przyjaźnie znajomości. Telefon szybko, gdzieś ściąganie ktoś tam dostał klucze od domu gdzieś odpalił i w ciągu, nie wiem, 24 godzin mieliśmy tam 200 map poprawnie wydrukowanych. No to przynajmniej tyle. Ale no taki stresik był. No właśnie. No, 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 no bo właśnie. głupia byłaby markerem mazać po mapach tak 200, że to nie tędy, tak? Jakbyś mógł takie kilka elementów, takich kluczowych, ktoś chce zorganizować zawody, ma jakiś pomysł i żeby dać mu taką wartość od Ciebie jako wieloletniego organizatora, na co powinien zwrócić uwagę przy organizacji? Mówimy o zawodach kolarskich. Kolarskich, tak, tak, tak y ogólnie można, możesz powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia y trasy, ale trasy y pod względem na różnych aspektów. Czyli, żeby ona się nadawała do danej konkurencji, mhm. no nie wiem, nie zrobimy wyścigu szosowego po jakiejś drodze asfaltowej, która ma dziurę na dziurze, tak? Jasne. Niby taka oczywista oczywistość, ale mhm. jednak. Albo, no nie róbmy, tak? I żeby nas włodarze tam lasów nie namawiali, żeby enduro to puścić szeroką szutrówką pożarową, na której zawodnicy będą pędzić 70 na godzinę i się pozabijają tam, tak? A tak. dla wielu tych osób w mentalności. Tak. No nie, no przecież jest droga. tak? Yy, oni sobie nawet nie zdają sprawy, po jakich ścieżkach yy, tak? my tak, zjeżdżamy. To jest ciężko wytłumaczyć. No. Yy, Pierwszy turysta, który jest zaprawiony, robi tam 20 km piechotą i widzi nagle, że w miejscu, gdzie on tam ledwo się drapie i wspina z plecakiem, to ktoś tam zjeżdża na rowerze i to z dużą mm. prędkością. Mm. Więc myślę, że trasa to jest numer jeden. Yy, kwestie też tej te tak, te przeznaczenia do odpowiedniej dyscypliny. No i kwestie jakiegoś tam, nie wiem, przygotowania, zabezpieczenia pomiar czasu. A policzenie tego i tak dalej. Jeszcze policzenie raz? tego pod względem właśnie opłacalności. Myślę, że to jest jakiś kolejny mhm. punkt, tak? Dla mnie nadal punktem wyjścia jest trasa i no mhm. miejscowość, żeby się poczuwała no raz, żeby współfinansowała też zawody. Mhm. I ja zdaję sobie sprawę, że. Część miejscowości teraz ten COVID dotknął wcześniej, w innych latach. Na przykład kolarstwo nie było ich jakimś konikiem, robili jakieś inne dyscypliny. No jakby nie szliśmy tam, gdzie nas nie chcą, tak? O, tak bym to, to powiedział. Jest, I staraliśmy się pokazać y, na rozmowach, no odpowiednio wcześniej zacząć te rozmowy. To jest kluczowe. Mm -hmm. Taka, nie wiem, prosta sprawa. Większość samorządów y, przygotowuje, a wręcz no, jest no, z odpowiednimi przepisami gdzieś tam obligowana, że oni już na przełomie gdzieś tam trzeciego, czwartego kwartału roku poprzedniego już zaczynają pracować nad budżetem i końcem Jasne. roku, gdzieś tam listopad, grudzień to jest ostatni dzwonek, totalnie ostatni dzwonek, żeby przyjść z jakąś ofertą i rozmawiać na, o jakimś tam wsparciu, mhm. bo nie zawsze to muszą być pieniądze. Nieraz to może być scena, y, strażacy do pomocy, y, nie wiem. W Srebrnej Górze choćby na przykład y, OSP a też w y, swoich tam y, w zasobach, y, sprzęt w pełni, tam auto jedno w pełni wyposażone, że jeżdżą do wypadków, do udzielania pierwszej pomocy, i tak dalej. Więc robił jako w zasadzie prawie ktoś karetka. Tak? Super. Y, I to było fajne, fajne mm -hmm. wsparcie. Czyli to, czyli właśnie te to, 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 to trzy jakby elementy. Tak, no i policzyć litrosa. te rzeczywiście tam mm -hmm. gdzieś sobie te, te słupki, tak. E, ja naprawdę wbrew pozorom nie chcę, żeby główne obciążenie finansowe było na zawodnika, no bo to jest bez sensu. Organizacja zawodów enduro, No, Dobra. Da, da. Logistyka poziom hard. O. No to dobra. To teraz tak właśnie, na, na, na jakby zbieżając powoli do końca, chciałem się zapytać o spojrzenie na ten rynek zawodów y, rowerowych, w którą stronę według Ciebie w perspektywie kilku lat będzie szło, bo. Yy, ostatnio gravele biją yy, rekordy popularności, wszystkie te maratony, yy, yy, znaczy maratony, no tak, maratony ultra i tak dalej, yy, jak Ty na to patrzysz? Yy, a może mhm. enduro w swojej formie pójdzie w jakąś stronę, po prostu wiesz, yy, organizacji jakiejś wiesz innej? co, yy, wydaje mi się, że hmm. to, że zrobiliśmy w tym roku tą, ten podział na kategorię pro i hobby, yy, pokazuje, że w latach poprzednich część osób, która nie startowała u nas, robiła to z powodu, że po prostu no, obaw jakiś za długa trasa, zbyt ciężka, zbyt trudna. Mhm. Mogło to się też zgrać w czasie z tym, że dopiero nie wiem w tym roku albo w zeszłym kupili odpowiedni rower, zaczęli częściej jeździć, zdobyli trochę doświadczenia i chcieli spróbować swoich sił w zawodach. Natomiast jest też jakaś grupa zawodników. Nie liczyłem ich dokładnie, ale to nie jest tam 5 osób. To myślę, że spokojnie może być w granicach tam 20-30 osób, które już startowały u nas na zawodach, ale jak to tak się często teraz używa takiego stwierdzenia, one podczas zawodów w latach poprzednich wychodziły zbyt mocno ze strefy swojego komfortu. I ja to naprawdę rozumiem, bo po ciężkim tygodniu w pracy, po braku czasu na zrobienie kondychy, odpowiedniej. Jechanie gdzieś na drugi koniec Polski i walenie nie wiem, 50 km i 2000 przewyższeń może zajechać, tak? tak. Więc opcja zrobić 20 parę kilometrów i półtora tysiąca przewyższenia jest fajna. No bo dla większości osób, tak jak się przynajmniej słyszy, no zawody to jest jakaś otoczka cała, to jest jakaś większa całość. A w ramach tego mam trasę, nową bądź część z niej znam. No, czy my staramy się robić tak, że nawet jak ktoś jest lokalesem, to nie wiem. Przebieg linii nie jest od A do Z pokrywający się z jakąś tam stałą linią, z jakąś tam nie wiem, na Trayfoxie czy na strawie, tylko ma jakieś różne warianty, co ma w pewien sposób zaskoczyć, wybić z rytmu tych, którzy o, spoko tędy, a tu nagle o inaczej. Okay, super. Druga rzecz, ludzie się spotykają między sobą. Są tacy zna znajomości takie z zawodów, gdzie oni na co dzień w sezonie w ani razu się nie spotkają, a widzą się tylko na zawodach. No więc jeszcze okazja na tych dojazdówkach pogadać wieczorem, nie wiem, ten kolejny bufet, że tak powiem, skonsumować, posiedzieć, nie wiem, w bazie zawodów, gdzieś przy dekoracji, jakieś wspólne plany, ponadto jak ktoś wyjeżdżał teraz choćby do tego Świeradowa w sobotę, na niedzielę ludzie sobie planowali gdzieś w okolicy jechali, albo już zmierzając w kierunku swojego powiedzmy, miejsca zamieszkania, jeszcze odwiedzali jakąś miejscówkę sobie pojeździli, więc mm, na razie podpowiadając tej perspektywy wąskiej, czyli Enduro, no, wsłuchiwanie się w to, co ludzie chcą, a ludzie mając mało czasu, chcąc tak w pełni skorzystać, mm -hmm. a nie chcą się totalnie zajechać. Oczywiście są zdania, nie, to ma być po prostu, mam leżeć i kwiczeć. I tacy też są, tak? Mhm. Yy, więc no, dla się... mnie oni mogą po mecie odcinka numer 4 jechać jeszcze ponownie na jedynkę i dwójkę, tak? To da, da, da się to jakiś znaleźć taki złoty środek, właśnie? Wiesz, czy... ten, nie wiem. No, znaczy, ja nie uważam, że mamy na to przepis, bo gdybyśmy mieli, no to ten racing jeszcze by w lepszych liczbach wyglądał. Natomiast, no też, no popatrzmy też po czasach, tak? Czasami są czasy dwu, trzykrotnie wyższe osoby z najgorszym czasem na danym OS-ie i z osobą z najlepszą czasem. Nie mówię o tej, która tam, nie wiem, miała defekt i piechotą wracała tak? po trasie. Więc a, a racingowe i takie na poważne ściganie to jest naprawdę dla garstki ludzi, to trzeba mieć czas, finanse, odpowiednie zaplecze ludzi, więc to... Yy, to myślisz? Że... To jest garstka osób. One się mhm. pościgają raz drugi w Polsce, pojadą do Czech, na Słowację, na FWS-a. więc ja nie patrzę przez pryzmat, tak raczej takiego racingu i takiej konkurencji wyścigowej, to myśl, ma być coś, coś większego. Myślisz, że po prostu jakby robienie zawodów takich typowo próba jakby kopiowania jakichś tam fws ów czy? Czeskich zawodów, które są dość, dość jakby takie harde, swoite, no to raczej nie, w Polsce się na razie jeszcze jest za mały rynek na to. Wiesz, co, i tak, i nie, no, czy rynek, no, bo my mamy jakąś tam zmianę nazwisk, tak? Część mm -hmm. osób, która startowała parę lat temu u nas już się nie ściga mm -hmm. z różnych względów, ale kojarzę, bo tych ludzi właśnie z, z, się zna, ma się znajomych na mm -hmm. Facebooku i widzicie, no, że oni jeżdżą, ale jakby formuła takiego. Jeżdżenia im nie do końca pasuje, bo w tym samym czasie na przykład jadą sobie w inny rejon i jeżdżą po prostu tam, gdzie chcą. I nagle jak chcą się usiąść i zrobić zdjęcie, to to robią, albo okay. jak chcą zalegnąć w schronisku i wypić piwo i zjeść tam kurde szaszłyka, to sobie to robią, tak. Okay. Natomiast wiesz co, ja, ja trochę od Czechów pod, podpatrzyłem ten, tą opcję tym pro i hobby. Mhm. E, tam też ma to wymiar taki rodzinny, więc też w zawodach tam wiem, że są jakieś też e, dodatkowe takie mini-eventy dla dzieciaków. Mhm. My też na próbę teraz w, w, zrobiliśmy w, w niedzielę zawody. Tam prawie 20 dzieciaków wystartowała. W, w rabce też mieliśmy wyścig dla dzieci. Chodzi mi po głowie. Ja już gdzieś tam próby i podchody do jakichś sponsorów były, żeby zrobić imprezę, nawet taką powiedziałbym łączoną. Czyli mhm. Rodzic bądź nie wiem, wujek, no ale generalnie lepiej tak prosta linia, tak? Mama lub tata i dziecko startuje mm. e, razem, ale jakby patrzymy na wynik tylko dziecka, bo też Aha. nie chce robić jakiegoś, nie wiem, dwuboju, sumy tam właśnie czasów. Wtedy też niepotrzebne emocje, jakieś, nie wiem, nie, niespełnione ambicje z lat młodości rodzica mogą tak, się tak, tak, tak. aktywnić. A to będzie na pewno niedobre i dla imprezy, a przede wszystkim dla dzieciaka. Po mhm. co patrzeć, znaczy, nie mówię, że każdy tak zrobi, ale mhm. przy innych dyscyplinach, albo przy takim naprawdę podwórkowej jakiejś zabawie czasem za dużo jest tych oczekiwań względem tego dzieciaka, dla którego ma być to zabawa, więc mhm. pakowanie to w jakąś ramę racingu, myślę, że to jest jeszcze, no ja mhm. nie, nie widzę się jeszcze siebie w tym. Bo okej, okay, organizacja takiego pełnoprawnego wyścigu dla dzieciaków byłaby super sprawą, bo coraz więcej jest szkoleń, szkółek, indywidualnych jakichś lekcji, sprzętu. Rodzice po prostu inwestują w świadomy rozwój dziecka i to jest super. Uh -huh, uh -huh. Ja, prawdę przez sam też w Zośkę zainwestowałem. I ma, pięciolatka ma, już w zeszłym roku miała ochraniacze na łokcie, na kolana, w tym roku ma full face'a. Po pierwsze chcę, żeby dobrych nawyków się uczyła. No, Mati ma dwa, dwa lata i on na rowerze biegowym dookoła domu jeździ w kasku. Ja mu nie muszę go wciskać Super. na głowę, tylko on da, y -y", biegnie do szafy i zakłada ten kask. Super. Więc no, im, im, jak to mówią, jak im skorupka. Nie może. Czym skorupka za młodu, tak? tak? No, natomiast znowu tak rozlegle i tak. Gaduła ze mnie, tak? Wiadomo. E... To jak będą te zawody wyglądać? No, wiesz co, z tych innych branż nie wiem. Ten COVID rozpierdzielał całkowicie branżę eventową. Mhm. E... Mam paru znajomych, którzy kilka lat temu startowali w triatlonach. to byli totalnie ludzie taki. mieli jedną dyscyplinę jako taką w miarę mocną, a reszta to taki zwykły Kowalski, że tam poszedł na własny raz na 100 lat, coś tam popływał. Ale się zawzięli, bo. Bo było modne, bo można było się pokazać, bo kumpel z korpo też pracował, bo było takie jakieś zawiązanie, że jakaś drużyna, ktoś trochę dofinansował i takie pospolite ruszenie i to dawało takiego kopa. Z bieganiem podobnie, z runmagedonami, czy generalnie tym biegami jakimiś takimi z przeszkodami, mhm. myślę, że jest, jest podobna sytuacja i w enduro w pewien sposób tak samo, no jak jest kilku kumpli, no to zawsze jakieś są, tak powiem, nabory, tak? Tu jest nowa osoba, tam jest nowa osoba i spędzenie czasu, a wręcz taki może nie tyle przymus, ale pretekst w stylu. Dobra, są zawody, trzeba się spiąć, potrenować, jedziemy, tak? E, to, to jest taki, taki element przyciągający, więc im więcej będzie tych atrakcji, czyli fajna trasa, fajna to, ta otoczka. No, te rowery testowe, które no, w tym roku mm -hmm. ich nie ma. Mam nadzieję, że to się <laughs> zmieni, ale w latach poprzednich mieliśmy wielokrotnie dość sporo tych testówek. No. I te testowanie, wycieczki, dzień po zawodach naprawdę no, odbywały się i to całkiem, całkiem, całkiem fajnie. No, eventy, czy, wiesz, czy, Trudny czy, temat, bo czy, część ludzi jak... takich pasjonatów totalnie to organizuje, a czasem jest to firma, która zatrudnia ludzi. To okrągły robdział, sztab, oni oczywiście mają tam wiele lepsze zasięgi, konferencje prasowe, wykupione media i tak dalej. No, mi na przykład szkoda jest... byłoby wydać 20 czy 30 tysięcy na jakąś telewizję, która zrobi tam reportażyk, tam... 10 czy 7 minut i to mi się totalnie nie przełoży, bo ja już to totalnie robiłem kiedyś właśnie I się to nie przekładało. No nie się nie przekładało, więc mm. już to sobie zbadałem. To fajnie działa na sponsora. Mówi, o, byłeś tu, tam, siam. Mm -hmm. Ale dla zawodnika, mm. dla jakby ludzie chcący spróbować czegoś więcej w danej dyscyplinie, oni sami znajdą te informacje. Social media robią robotę, zawodnicy, uczestnicy zawodów też chwalą się tym, tak. No, kolokwialnie jadają się, tym, ta poczta pantoflowa. pantoflowa I nieraz mocno. jest, dasz radę, spróbujesz. Ja osobiście y, kilka osób, znaczy finalnie to tam dwie, trzy osoby y, wystartowały w zawodach, które są pracownikami sklepów, z którymi jako łajd współpracujemy. ja ich nie namiałem mówiłem, o róbcie promocję łajtowi, tylko spróbujcie, zobaczcie, jak to jest, bo to też będzie fajnie wyglądało w oczach Waszych klientów, że po pierwsze jeździcie na rowerach, które sprzedajecie, ale nie tylko pod domem i nie tylko wycieczkowo, ale też aspekt takiego jakby jakiegoś sportu rywalizacji jest. No i to jest można takie pogadać, dopełnienie całości. tak ja tak. fajnej atmosferze, ścigać. Albo ja Pana tak. tam, albo Ciebie widziałem na zawodach, no na o tam przykład. gdzieś tam. To jest że dopinanie, no, właśnie tak jak ludzie mówią, że można czasem jakieś ciekawe do, do dopiąć, na takich właśnie luźniejszym spotkaniu przy zawodach. Myślę, no. że tak. Nawet przy okazji właśnie spotkań na zawodach, no to na przestrzeni tych nastu lat organizacji zawodów, to kilka współprac gdzieś tam się urodziło właśnie podczas zawodów. No Że sam zawodnik jakiś wyszedł mówi, słuchaj, czy ja mm. sam albo ktoś tam mam filmę, albo mogę coś tam, a może zróbmy to w ten, w ten sposób, mogę coś przekazać. To jest bardzo fajne, kiedy ktoś z totalnie własnej, nieprzymuszonej woli gdzieś tam widzi potencjał w zawodach i tam. I sam przyjdzie z jakimś pomysłem. No. Więc no. Super. To jest ten jeden z elementów, że, że tak daje wiatr w żagle i się, i się tak. chce. Natomiast jak to dalej będzie wyglądało, nie wiem, jakaś piąta, siódma fala, może będzie trzeba <słuch> robić zawody tylko dla zaszczepionych. Tak, tak. No. Ale, ale jakby rozumiemy, że sam same, same racing to, to nie jest jakby trzeba zrobić też jakąś otoczkę wokół tego tak. i tu się zgadzamy, że, że musi tak, być jakby się. dużo wokół tego, żeby było fajnie, żeby ludzie to dobrze wspominali, bo jednak jakby dla większości to jednak jest oderwanie się od pracy i możliwość spędzenia czasu w fajny sposób, Zbędza a nie się. tylko jakby parcie na wynik i, i tak dalej. Dla nie? wielu osób to też jest, znaczy wielu, znowu, bez statystyk, dla no, części osób, części osób tak. jest to taki pretekst Nigdy nie jeździłem w Świeradowie na rowerze, albo jeździłem tylko po singlach. Zobaczymy. I nagle mm. przyjeżdżają są zawody. O, fajnie. Mm. I już wiem, bo widziałem relacje, jakieś tam postowania, że kilka osób właśnie uczestniczyło, znaczy uczestniczących w zawodach. Pojechało tydzień czy dwa później do Świeradowa, żeby na spokojnie pojeździć po trasach z zawodów plus jakiś innych. Tak. Myślę, że tak samo jest z Rabką, tak samo jest z Miroszowem. Z przesieką, więc no to też jest taki jakiś element długoterminowego pracowania jakichś korzyści dla miejsca, w którym robimy zawody, ale też dla osoby, która wybiera sobie jakieś miejscówki. Tak? Mhm. Jeden będzie chciał pojechać na duży festiwal, inny woli trochę ciszy, jeszcze inny woli nie wystartować w zawodach, a dwa dni później napisać grzechu, podeszli track na GPS-a, tak? A ja uczciwie mówię, nie mam traka, bo to przechodziliśmy, mamy to wyrysowane, nie potrzebuję, ale jest to wrzucone na strawę, jest wyjeżdżone, albo odezwi się do któregoś z miejscowych riderów. I To też jest fajne, mhm. że oni w pewien sposób mogą się swoją robotą pochwalić. I tak. tutaj przy okazji właśnie jest e Izer Rider ekipa ze mhm. Świeradowa na czele tam czy na czele. No Ich lider taki Maciek Bała, tam mhm. ojciec z tych tras. No, no i fajnie, bo oni też mogą się wypromować. Zgadza się. E, I jakby jest win-win, i, i o to chodzi. A powiedz tak. mi, bo mam tutaj takie ostatnie pytanie do ciebie. Mm. <laughs> Nie wiem, czy będziesz się na to odpowiedzieć, ale jest to dość kontrowersyjne. <laughs> tak. E, czyli tak. Najgorsza i najlepsza współpraca. <laughs> Nie wiem, czy będziesz się o tej Aha. najgorszej, ale może na najlepszej powiedzieć. My albo może jakie cechy podmiot? Że, tak? Jakiś podmiot, albo nie, po prostu. Wiesz co, nie, nie musisz rzucać, że no, no, ta firma no, no, była no, bleble, no. tylko może dlaczego była to najgorsza, a na przykład dlaczego to była najlepsza, nie? W się sensie wiesz o co chodzi. Yy, to może tak, nie mam tej najnajlepszej, bo ich jest całkiem sporo. Okay. I nawet powiedziałbym, nie. Nie zależy to od ym, poziomu tej współpracy. Czy to było przekazanie, nie wiem, yy, kartonu koszulek, czy to było danie jakichś odżywek, czy to był voucher na jakiś pobyt w hotelu, czy na przykład to był sponsor, który dał, nie wiem, 10 koła. Mhm. Naprawdę jest spora grupa firm, z którymi współpraca się fajnie układa, żeby nie powiedzieć, bardzo dobrze. I jakby jest wzajemne zrozumienie, jakby pomaganie sobie w tym wszystkim i też jakaś yy, 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 taka wyrozumiałość, ja tak bym powiedział, bo po yy. tej drugiej stronie to też są tylko ludzie, często jest tak, że zawoleni swoją codzienną robotą i ten aspekt promocji, sponsoringu jest gdzieś jest na dalszym planie, bo w wielu firmach tak jest, że to jest gdzieś tam przy okazji. Yy, yy. Yy. Yy, ja się cieszę, że czasami przez moją yy, nieustępliwość i taką. Upierdliwość w myśl zasady: jak nie wpuszczę cię drzwiami, to tam próbuj oknę i tak dalej. Tak. To jest kilka film, które naprawdę przez ładnych parę sezonów namawiałem, próbowałem rozmawiać i w końcu się przekonali, lub w danym roku po jednej, drugiej próbie rozmowy, jakieś spotkanie, nagle gdzieś tam coś zatrybiło, dobra, działamy, i później było odwrócenie w drugą stronę super, chcemy dalej i tak dalej. No, myślę, że tak. No, jakbym wymienił kilka firm, no, to jakbym później po prostu przez to, że ich naprawdę wiele się przewinęło, czy instytucji, czy osób, tak? Mhm. No bo też no, z całą, całym sztabem ludzi człowiek współpracuje i, i, i to jest bardzo cenne i fajne. Więc jest dużo tak tych pozytywów mhm. i to jest ten element, yy, który, co? który pop, popycha tak do przodu i mówi, tam, tam". Aniołek. Warto, rób, warto to robić. rób, dalej okay. rób. Okay. A ten diabełek tej siedzi. A najgorsza? Eee. Kurczę, no tak, no, myślę, że tak, no, musiałbym wymienić właśnie no, jakieś, jakieś nadleśnictwo jedno. Okay. Eee. I co? No i tam jeden czy dwóch sponsorów, którzy powiedzieli wchodzimy w temat. Dostali branding, logotypy na materiałach. A po czym w ogóle nic nie wysłali, się nie odezwali i w ogóle się nie wytłumaczyli, więc to było takie Słaba. słabe, ale no, korona z głowy mi nie spadła z tego powodu. A oni się z tym tak, a nie inaczej może czują. No, życie, okay. tak? No to fajnie, fajnie, że to powiedziałeś, że to wybrzmiało. I już ostatnie pytanie moje, takie no, powiedzmy standardowe. Jest... standardowe <laughs> To jest jedna rada dla osób, które by chciały wystartować w zawodach, ale cały czas jeszcze wątpią w swoje możliwości. Jedna rada taka. E, no nie bójcie się, startujcie. Nie bójcie się. E, ale też z głową. Mierzyć siły na zamiary. Mierzyć o, na zamiary. Tak, że z jednej strony nie bójcie się, ale z drugiej strony mierzcie siły na zamiary. To ma być przyjemność, zabawa. E, wiem, że czasem udowadnienie sobie i komuś czegoś, ale. E, no, Kurde, no zdrowie i jakiś tam taki zdrowy rozsądek jest trochę ważniejsze niż to, czy będę tam w nie. piątej czy w siódmej dziesiątce. Tak jest. Bo najczęściej taką niezdrową spinę mają nie ci z czołówy, tylko gdzieś tam troszkę okay. dalej. Chociaż nie chcę jakby generalizować, nie. każdy jedzie na w miarę swoich możliwości. Mm. Jeśli jedziesz pierwszy raz, mamy w takie ABC napisane, są zapowiedzi przez media robione, współpracujące z nami. Zawodnicy się, jacyś nasi ambasadorowie wypowiadali, jak się przygotować, więc to wszystko zależy, jakim tempem jadę i czego oczekuję. Tak? Nie za wiele na początek po prostu. Myślę, że to ma być dobra zabawa i takie wczucie tak. się. A on-site no to też jakby robi swoje, no. wiele osób mm -hmm. pierwszy raz będzie w danym regionie, w terenie. Krótka odpowiedź na jedno ostatnie zdanie. Super, to bardzo Ci dziękuję w takim razie, to tym optymistycznym akcentem kończymy. Ten... I zaprosimy na to, I z... na drugą edycję, tylko I... nie powiem gdzie jeszcze. I właśnie chciałem teraz, żebyś zaprosił wszystkich widzów, którzy dotrwali do końca tej bardzo długiej rozmowy już pewnie, na kolejną i ostatnią w tym roku Edycję Enduro tak, MTB Series. Tak, mini Sikora Enduro MTB Series, 2 października, sobota 2 października. Y, w Małopolsce. W Małopolsce? A miesiąc wcześniej, 4 września, zapraszamy do Dukli na Dukielską Wrypę. Może no, przyjadę. Ja <laughs> zapraszamy. Y, I co? Dzięki Ci wielkie. Dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia na zawodach i... E, Możemy sobie przekazać pakiety startowe. Tak, przekazać pakiety startowe, ale może akurat się uda tak, że jakaś kooperacja z tego będzie i może się uda na przykład w Bieszczadach zrobić jeszcze raz te zawody. Pomyślimy. E, w Waligrodzie było fajnie. No, 2022 tak no może będzie łaskawszy niż 2000 covidowy. Dokładnie, więc... E, Koniec pytań, ja już nic Dzie nie gadam. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie tam wciśnijcie tak, dzwoneczek, dzwoneczek, żeby być yy, na bieżąco, łapka w górę, taktyczny komentarz. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.